Ja chciałem powiedzieć, że wiecie, w okresie niezwykle ciekawym, ale okresie, który jest w ostatnich 20 latach powodowany zmianami bardzo raptownymi i wielkimi, które mają znaczenie w skali globalnej. Wy się spotkacie albo już teraz, albo niebawem w przeciągu 20 odcinek. 20 lat do przodu dla was jest żadnym odcinkiem czasowym, to będziecie dopiero w tak zwanym wieku dojrzałym, kiedy będziecie mogli podejmować jeszcze poważniejsze decyzje. Będziecie kadrą dla korporacji, czy kadrą do zarządzania państwem. Ale musicie wiedzieć, co was czeka, co jest teraz. Świat się zmienił pod dwoma względami. Pierwsze, pod względem kapitałowym. 20-25 lat temu kapitał globalny na świecie był w większości swojej wartości globalnej był kontrolowany albo przez banki centralne państw, albo przez organizacje finansowe, które były bardzo mocno regulowane. Oraz kapitał prywatny, który głównie był w znanych rodzinach Rockefellerowie, czy inne tym podobne Ford i tak dalej w Stanach czy w Europie. Ale one miały nieznaczącą wartość w skali globalnej. A co się wydarzyło? Po tych 25 latach, o tym odcinku czasami mówimy, powstali multimilionerzy w Chinach, gdzie tylko bank centralny, kapitał tam był. Są multimiliarderzy w Rosji, Indiach, Brazylia, państwa północnej Afryki, czy państwa arabskie, tam gdzie jest ropa, który kapitał jest powielany wielokrotnie szybciej niż jakakolwiek instytucja finansowa na świecie. Na ten temat rozmawiałem niedawno, gościłem wiceprezesa czy prezesa banku Bank of America, jeszcze kiedyś Merrill Lynch. I on to mi potwierdził. Mówi, słuchaj, jeżeli ktoś ci powie, że wie, co będzie za 10 lat w ekonomii, to znaczy, że nie zna się na rynku, nie wie tego, albo jest nieodpowiedzialnym człowiekiem. Jest unpredictable. Mówienie jakichś dużych sprawach, jak to się będzie wyglądało za 10 lat, czy 20 lat, jest to trudne w tej chwili. I on potwierdził również, że ten kapitał jest znacznie szybciej powielany. On już jest w skali, tak dużej skali globalnej, że on staje zagrozić państwom niektórym, gdyby zaatakował ich walutę. W większości przypadków ten kapitał zainteresowany jest szybkim returnem i to na wysokości powyżej 20%. Chciałby tak widzieć i przeważnie szuka tego. I ten kapitał nie ma granic, nie ma żadnej barwy politycznej i zawsze znajdzie miejsce do zaparkowania pieniędzy na jakiejś wysepce. Nawet gdyby dane państwa, a tak się zaczyna dziać, próbują kontrolować ten kapitał. To jest niezwykle trudne i będzie trudne, prawda? W małej wielkości ten kapitał prywatnie jest zainteresowany long-term investment. W małym procencie. On jest zainteresowany szybkim powielaniem, przejmowaniem udziału w danych firmach, które mogą kontrolować, przejmowanie kontroli. To są na pewno surowce, to jest na pewno będą strategiczne materiały, energia, cały przemysł energetyczny. To jest jedna rzecz, która ma duży wpływ. Nastąpiła, i to prezydent Reagan rozpoczął deregulację banków za swojej kadencji, która została dalej postępowała deregulacja, czyli ta deregulacja spowodowała, że stało się to, co się stało z bankami amerykańskimi, gdzie nikt nie przewidział, że tak wielkie banki zbankrutują na świecie. To jest jedno. Dwa, to jest postępująca globalizacja na świecie wymusza pewne odruchy, które są odruchami koniecznymi dla zarządców dużych korporacji i biznesu. To jest nadążanie za konkurencją. To są dwie rzeczy. Efektywność, znacznie mniejsze koszty oraz zwiększenie sprzedaży. I to jest ta pogoń cały czas trwa, prawda? Do tego dochodzi jeszcze, żeby sprostać temu, dochodzi też jeszcze tworzenie nowych technologii. Ale to wszystko powoduje, że zresztą gdzieś to pisał wasz wybitny profesor Koźmiński, pisał chyba o tym gdzieś tam w jakimś artykule swoim, co tylko popiera to, co mówię, że w przeciągu następnych 15-20 lat
świat w skali globalnej będzie w stanie wytworzyć mniej więcej 60% miejsc pracy dla ludzi, którzy są zdolni do pracy. Mniej więcej 60%. To jest bardzo wiadomość ważna i bardzo wiadomość powinna dać dużo do myślenia ludziom, szczególnie młodym, tak jak wy jesteście. Bo z jednej strony toparcie do większej wydajności, efektywności i nowych technologii powoduje, że potrzeba znacznie mniej ludzi do pracy. Tam mam przykład mojej fabryki nową, którą postawiłem 2 lata temu w Poznaniu. Przy wydolności, która ma, produkuje kapsułki miękkie. Znacząca część farmacji OTC przechodzi na kapsułki miękkie z pastylek, bo jest to łatwiejsze do połykania i szybciej się absorbuje. To ta ilość produkcji, która tam w tej chwili jest, wykonywana była przez około 300 osób. Łącznie z ochroną w moim zakładzie pracuje 92 osoby. A to jest odcinek 10-15 lat. Tak się zmienia technologia, tak do przodu poszła technologia. I tak się dzieje wszędzie. Co to powoduje, odnosząc do waszej sytuacji, powoduje, że jest potrzeba i to się rozwija bardzo szybko, sięgania po ludzi najlepszych z najlepszych i jak najbardziej przystosowanych do danego miejsca, które poszukuje. I to nie tylko dotyczy ludzi z wyższym wykształceniem, ale dotyczy również ludzi, którzy będą mieli zawód wyuczony w szkołach zawodowych lub technikach. Ale pozostajmy jeszcze na wysokości tych wyższych uczelni. Stąd też wniosek nasuwa się dość prosty. Ja młodych ludzi z doświadczenia, jak się spotykam ze studentami na różnych uczelniach, oczywiście to się zmieniło w ostatnich 23 latach. Studenci z pierwszych roczników lat 90., początek 90. lat byli zupełnie inni niż są teraz. Teraz są bardziej świadomi, bardziej dedykowani, bardziej zaangażowani, bardziej przewidujący pewne rzeczy, widzący, mający pewną wyobraźnię, czego chcą w życiu dokonać. A to wymusza właśnie sytuacja, gdzie w sposób świadomy, ale podświadomy zaczęło to się dziać u was. Dlatego jesteście tymi szczęściarzami, że jesteście w najlepszej szkole, albo jednej z najlepszych, z trójki najlepszych szkół tego typu. Dobrze notowana na świecie. Ja powtarzam to nie tylko dzisiaj, dlatego że wy przede mną siedzicie, ale powtarzam to na spotkaniach poza tą uczelnią, że moim zdaniem ta wasza uczelnia jest to pierwsza uczelnia w Polsce, która jest uczelnią uczących liderów. Większość dobrych szkół, najlepszych uniwersytetów brytyjskich uczy liderów. I tak jest z góry założenie od 10 i setek lat. Po uczelnie, które mają setki lat. To jest uczenie liderów. I taki jest cel, taki jest target w tych uczelni. I najbliższa temu, co się dzieje w tamtej uczelni, jest ta uczelnia imienia Koźmińskiego. Jestem o tym głęboko przekonany, tak to jest. Zwróćcie uwagę na statystykę z waszej uczelni z ostatnich lat. Ile procent absolwentów tej uczelni dostaje pracę? To jest znaczący procent. Myśmy o tym mówili, tu koledzy widzę po twarzach byli w Polskiej Radzie, kiedy na ten temat my dyskutowali. I ten temat był poruszany, ale to, żeby sięgnąć po najlepsze możliwości zdobycia wiedzy jest w tej chwili niezbędne, jeżeli ktoś chce mierzyć i mierzy wysoko w swoim życiu, chce coś osiągnąć. Obejdzie, czy to będzie prywatny biznes, własny biznes, czy będzie pracował u kogoś, co nie jest absolutnie rzeczą haniebną, ani deprecjonującą wartość tego człowieka. Absolutnie nie. Ale to już jest niezbędne. Jeżeli człowiek ma takie ambicje, to musi wiedzieć, że musi sięgnąć po najlepsze uczelnie i może jeszcze dalej pójść po uczelni, jeszcze dalej studiować. Dlatego, że tak jak powiedziałem, to tempo rozwoju i globalizacji jest tak szybkie, że jeżeli nie ma stałej, człowiek się nie uczy stale. Zdobywa wiedzę może nie, że drugi fakultet robi, ale chodzi na jakieś specjalizacje, kursy, czy jakieś konferencje, które są organizowane, to on się cofa. Cofa się. I sam sobie ogranicza, stawia ograniczenie. Reasumując tę część, wyście sobie widocznie zdawali z tego sprawę, że tutaj siedzicie na tym uczelni, żeście wylądowali w tak dobrej uczelni.
Druga bardzo ważna sprawa to są praktyki. Praktyki. Mówię to do mnie z przekonania, głębokiego przekonania i doświadczenia własnego, kontaktu z ludźmi, którzy szukają pracy po uczelniach różnych. Kiedyś praktyki miały konotacje negatywne, pejoratywne. Mówiono się, idę na praktykę, no będzie ważył kawę, czy będę tam listy nosił, na pocztę będę biegał. Ja mówię o praktyce przygotowanej dla danego delikwenta, czy danej tam kobiety, która się wybiera na tą praktykę, studentki. I trafia do firmy, która jest w kierunku specjalizacji, którą sobie wybrała, czy wybrał. Na moment cofnę się, powiem wam o praktyce kariera, to jest po 10 wydaniu w zeszłym roku. Ja nabiłem kolegów z Polskiej Rady Biznesu, tam jest 80 takich tuzów, że to są liderzy, szefowie największych koncernów typu Orlen, PZU i tak dalej, banków, prezesie banków lub właściciele największych firm, najsprawniejszych firm w Polsce działających. Wybitne to są osobistości, bo my jako członków przyjmujemy osobistość pewną człowiek, który ma pewien dorobek, ma pewną wiedzę i ma pewną swoją pewną wielkość poprzez dokonania, poprzez swoją inteligencję, poprzez swoje wykształcenie. I takich ludzi chcemy mieć na członku Polskiej Rady Biznesu. I oni podali co najmniej dwie praktyki, to są płatne po 2000 zł miesięcznie płacimy studentom za ich praktykę. Jeżeli chcą dostać trzeci miesiąc, to jest możliwe. No i oni startują. Te testy są niezwykle trudne, trzeba powiedzieć. Popytajcie ludzi, którzy pokończyli to wam powiedzą. Jest naprawdę, tak testy są ułożone, że my chcemy sięgnąć po cream of the cream. I sięgamy po to. O ile dobrze pamiętam, w tej chwili jest o ponad 40 osób na jedno miejsce aplikuje już. Po 10 latach. I to rośnie, w górę idzie. A teraz co to daje? Dwie rzeczy bardzo istotne. To jest sprawdzenie, po pierwsze, największej, najważniejszej rzeczy, czy ja to, co chcę wykonywać w swoim życiu, to jest to, o czym ja myślę. I ta praktyka również pokazała, że pewien procent, na szczęście nieduży, łapał się za głowę po 2 miesiącach, mówi, panie prezesie, mnie to w ogóle nie interesuje, co ja teraz będę robił. Ja po wakacjach zmieniłem kierunek. Takich przypadków ja mam przynajmniej 4, spotkałem się. Że człowiek został włożony w źródło, w jądro tego, co on będzie robił. Czy to była księgowość, on był na rachunkowości, czy to był marketing, czy to był communication. Wszedł w coś, że akurat tam była burza, bo coś się działo, jakaś wielka sprawa była robiona. I on w tym wszystkim uczestniczył na co dzień. I stresy, i nerwowe sytuacje, i czasem negatywne wyniki, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko przechodzili, prawda? I patrzą. Mogą się spotkać podczas swojej praktyki dwukrotnie z prezesem lub właścicielem tej firmy. Po godzinie, prawda? Przynajmniej to jest dłużej. I na końcu są zajęcia z wyznaczonymi ludźmi, czy to jest prezes banku, czy to będzie prezes PZU, czy będzie jakiś tam prezes właściciel innej firmy. Tak staramy się rozłożyć tematycznie, że właściwie przez wszystkie ważniejsze działy gospodarki przejść oraz tego, co się dzieje w firmie, prawda? I później jest uroczysty koktajl, zamknięcie oraz danie dyplomów. I zdjęcie pamiątkowe jeszcze, co zawsze to robimy. Ale ci ludzie, prawda, uważaj, co teraz powiem, uwaga. Po 7 latach ponad 20% miało ofertę pracy po tej praktyce. To jest ważna sprawa. Niezwykle. Mieć możliwość zaprezentowania siebie na tej wysokości, w takiej firmie, to jest praktycznie niemożliwe z ulicy. Przypadek musiał też robić. Oni taką możliwość mają. Ale oni chcieli taką możliwość mieć, mieli taką potrzebę i widzieli wartość tej praktyki. Warto się spotkać z tymi ludźmi. To nie łatwo dojść. Przewidziecie na stronicy Polskiej Rady Biznesu, będziecie tam mieli. I oni wam powiedzą sami, ci, którzy byli na tych praktykach, jaka wartość, nawet jeżeli nie dostali oferty pracy, jaka dla nich to wartość olbrzymia, dodatkowa została wytworzona. Bardzo gorąco wam polecam. Myślę, że największą wartość to jest wówczas, kiedy jest się po 3 roku, bo to już jest taki w miarę dojrzały student, jest już po tej równi pochyłej schodzi, już ma to najgorsze za sobą,
jest bliżej dyplomu i w tym momencie, albo na trzecim roku, czy przed tym, to bardzo gorąco wam polecam. Bardzo gorąco. Jeżeli ktoś naprawdę chce stworzyć sobie większe możliwości, to zachęca mnie prawdopodobnie do tego mocno. To jest coś, co jest, jeżeli ktoś nie myśli w ten sposób, że nie zdaje się sprawy z tego, że ta konkurencja rośnie na rynku nieprawdopodobnie i posiadanie tylko dyplomu uczelni nic nie znaczy. Albo bardzo, bardzo mało. Jeżeli są przyjmowani ludzie i mają różne dyplomy, to ja nie będę teraz wymieniał tych uczelni, ale są pewne uczelnie, które jeżeli się popatrzy, to się nie bierze w ogóle pod uwagę. Bo wiadomo z góry, że to ludzie słabo wykształceni. Mam zaszczyt zasiadać w takiej komisji, którą powołano ad hoc, żeby doradzać uczelniom prywatnym, co mają zrobić z nadchodzącym kryzysem demograficznym. Bo jak wiecie, wszystkie uczelnie do kupy razem, państwowych i prywatnych, jest ponad 400. Z tego zostanie, jak dobrze pójdzie, 180. Razem, państwowy i prywatny. No i teraz oczywiście, jak z Boga, to do Boga. Co z tym fantem robić? No okazuje się, że jest przynajmniej o 60% za dużo wydziałów prawa w Polsce na tych uczelniach. I tak dalej, i tak dalej. Poza tym, uczelnie płatne to jest biznes. To nie jest donation czyjeś tam, tylko to jest biznes. I większość tych, którzy zakładają uczelnie prywatne, traktują to jako biznes. Nie jako dobroczynienie. Przy okazji to jest dobra uczelnia, to jest wielkie czynienie dobra. To z mojego doświadczenia ostatnich 20 lat bywania na różnych uczelniach, byłem w większości uczelni ekonomicznych zarządzania w Polsce i mam skalę porównawczą, ponieważ co jakiś czas się pojawiam. Byłem teraz 5 lat, nie mogliśmy się tam jakoś w terminach złapać. Byłem w Białymstoku, były 3 uczelnie, studenci z 3 uczelni przyszli na spotkanie. To widać, jak się zmienia mentalność tych ludzi, pytania i zainteresowanie, zupełnie inny poziom tego jest teraz. Ale jeżeli naprawdę ktoś myśli, to musi sobie zadać pytanie, czego w życiu chce, co chce osiągnąć w życiu. I są dwie kategorie studentów, dwie kategorie ludzi, którzy idą na studia. To są ci, którzy chcą zdobyć wiedzę i robią to świadomie, lub ludzie, którzy chcą mieć dyplom wyższej uczelni i znaleźć się w innej grupie społecznej. To jeszcze pokutuje od, powiedzmy, z tamtego okresu, że było w świadomości rodziców, było to, że jeżeli dostanie wyższe wykształcenie człowiek młody, to on będzie awansował do innej grupy społecznej i będzie mu łatwiej w życiu. To jest pytanie teraz, gdzie trafił ten młody człowiek? Czy on chce studiować i zdobyć wiedzę, czy on chce mieć dyplom? Są dwie kompletne kategorie ludzi, żebyście mieli jasność. Jeśli ktoś sobie wybiera uczelnię, bo łatwo mu tam przejdzie, a życie studenckie jest naprawdę fantastyczne, wam go zazdroszczę, to jest inna sprawa. Będzie miał dyplom na ścianie, ale to jemu nie ułatwi w życiu, w minimalnym stopniu. Że to jest słaba uczelnia, bo taki też mówimy i takie odpadną. Takie odpadną, one nie utrzymają się na rynku. Więc to jest wybór świadomy. Czasem może ktoś wpływał, rodzic, ktoś bliski wpływał, czy jakiś przyjaciel, przyjaciółka wpływała na mój wybór uczelni. Ale to jest tak bezwzględnie następuje w tej chwili, nadchodzi, z tych powodów, o których powiedziałem, że to jest konieczność życiowa dla ludzi, którzy chcą osiągnąć sukces i mają ambicje mierzenia wyżej. Absolutnie warunek sine qua non. I mówię to z pełnym przekonaniem do was, nie was straszyć, tylko że wam pomóc po prostu w tym, że wybieracie dobre uczelnie. Jeżeli ktoś ma pytanie, padło przed tym spotkaniem, czy warto pojechać gdzieś na studia za granicę. Jeżeli ma się takie możliwości, jeżeli się dostanie takie studia, oczywiście, że tak. Dlatego, że będę mógł się zmierzyć i zobaczyć, porównać tego, co się nauczyłem, czy będę na tej uczelni, zdobywam pewną wartość dodaną, czy nie. Jeżeli się trafi na dobrą uczelnię, tak. Miałem spotkanie w Anglii w tym roku na Oxfordzie ze studentami, których jest około 150 z doktorantami.
I muszę wam powiedzieć, że to jest przyjemność patrzeć na to, bo kiedyś tam było 40, 30, 20 osób, takie ponad 100 osób jest na tej uczelni. I oni w większości przypadków wybrali tę uczelnię, dlatego że, bo mi to ciekawiło, żeby dojść i zapytać ich, prawda? Jak oni pytają, ja też pytałem ich. I w większości przypadków decyzja była taka, że to jest szkoła liderów. Oni mają ambicje pójść dalej, wyżej i oni chcą to osiągnąć. To nie jest tylko sukces zawodowy mi będzie, a ja chcę jeszcze pójść wyżej, mierzę wyżej. Czy pójdę do polityki, czy pójdę do tej dużej korporacji, ale to jest ta grupa ludzi. To jest dużą świadomość ja tam odkryłem u tych ludzi. Czasem zaskakująco. Jeszcze jedna rzecz ciekawa, to co mówiłem kolegom, że ponad 80% tych ludzi pochodzi z małych miasteczek, nie z dużych aglomeracji. Też zaskoczeni pewne jesteście. I to jest kierowane dużą świadomością tych ludzi, dlaczego tam się znaleźli. Oczywiście to nie jest łatwe, to jest związane z nakładami finansowymi. Tam dobry student dość szybko może kwalifikować na... W tej chwili w internecie to wszystko można znaleźć, prawda? W jaki sposób, kiedy mogę się kwalifikować, co muszę, do czego muszę dojść, do jakiego poziomu, żeby mieć stypendium. Ale jest to otwarte. Jest to otwarte. Dlatego reasumując tę część, myślę, że będziecie mogli na ten temat sobie pomyśleć, bo jesteście ludźmi, przed wami jest życie, które są roczniki, trzeci, drugi, tak, pierwszy, który jeszcze wyżej, czwarty, dobrze, to już ludzie doświadczeni studenci. Natomiast w tej drugiej części, ponieważ minęło 15 minut, to ja bym nawet więcej. To ja bym chciał poprosić o pytania teraz, dlatego że z pytań przeważnie jest tak, że jak na końcu pytania to się rozkręca, ta dyskusja jest najciekawsza i największe wartości do was płyną, bo z tego spotkania moim zdaniem to spotkanie ma sens wówczas, kiedy my nie mówimy o rzeczach, które wy się uczycie, a czyli jesteście w bardzo dobrej szkole, uczelni jeszcze i tę wiedzę wy dostajecie od nich. Natomiast to, co ja wam mogę przekazać, to są 30, ponad 30 lat doświadczenia. I to w różnych Stanach Zjednoczonych i w Polsce, i w Europie. I cały okres transformacji, co się tu wydarzało, jak się wydarzało, oraz najważniejsze, co jest teraz i co w przyszłości, bo to was interesuje. Z historii wyciąga się wnioski, o trzeba szanować, natomiast trzeba wyciągać wnioski na przyszłość. To jest najważniejsze dla was. Bo będziecie za moment podejmować te decyzje. Za moment. Niektóre za rok, niektóre za dwa, ale to dla was, to nadchodzi do was. Nadchodzi bardzo szybko. I im będzie to bardziej świadome, oparte o dojścia do jakichś informacji jeszcze większych, czy powiedzmy rozmowa z ludźmi doświadczonymi, to jest wartość największa, którą możecie uzyskać z tych spotkań, które tu macie. I czerpcie z tego maksymalnie, ile się da, bo te wiadomości, które posiadamy, to są informacje, które albo wcześniej będziecie mieli, przekażę się wam i wy wyciągniecie od nas te rzeczy, albo będziecie się w trakcie uczyli, popełniając pewne błędy. W biznesie możliwość zrobienia błędów jest na co dzień. Człowiek, który otacza się lepszymi od siebie, ma większą gwarancję sukcesu, to jest niezwykle trudne. Tę filozofię nauczamy w Ameryce. Otaczaj się swoimi ludźmi mądrzejszymi od siebie, lepszymi od ciebie. To ma bardziej gwarantowany sukces niż otaczaj się ludźmi słabszymi od ciebie. To raczej będą dawali ci poklask, niż będą ci mówili prawdę, będą mówili ci rzeczy, które będą cię czasem bulwersowały, denerwowały, ale będą niezwykle kreatywnie zwracały uwagę na rzeczy, na które ty nie zwracasz uwagi w swoim życiu. Więc zatrzymamy się na tym i teraz ja czekam od was na pytania. Tutaj ze względów organizacyjnych i ze względu na jakość nagrania bym prosił o zadawanie pytań wyłącznie do mikrofonu. Tak więc pierwsze... Najgorsze pierwsze pytanie, później już idzie łatwo. Proszę bardzo. Panie prezesie, bardzo się cieszę, że pan jest tutaj dzisiaj z nami. Jestem tu w podwójnej roli. Przyjaźnimy się od jakiegoś czasu, ale także jestem tutaj profesorem. Nie wiedziałem o tych praktykach, które tutaj Polska Rada Biznesu robi,
ale też czuję taki niedosyt praktyki, którą nasi studenci mogliby w trakcie studiów otrzymywać. Ja jestem w kilku radach nadzorczych, swoje seminarium magisterskie zawsze próbuję organizować wokół spraw, które robimy w firmach, czy w Hestii, czy w Getin, czy w PKBP, prawda, w tych większych bankach. I moje pytanie jest takie, czy Polska Rada Biznesu oprócz tych inicjatyw związanych z praktykami, ja mam na przykład teraz Getin robi ze mną i prezes Czarnecki takie seminarium dedykowane jak gdyby dla banku. Tam 10 wybrałem sobie, 8 prawda, studentów i robimy, on nie gwarantuje im, prawda, od razu zatrudnienia, ale mówi, że jeżeli będą dobrzy i w tych obszarach, którymi teraz firma, która cały czas się rozwija, prawda, ma problemy, szuka ludzi i przez te 2 lata szykujemy im jak gdyby sam. Czy nie można byłoby zrobić, żeby te firmy, które pan prezes reprezentuje, spróbowały takie dedykowane seminaria zamówić, ale bez zobowiązań, prawda? Także wtedy łatwiej byłoby, bo tutaj to jest 2 miesiące praktyki, natomiast seminarium magisterskie jest 3 semestry, 2 lata praktycznie rzecz biorąc i w tym trakcie tego, mówię o łatwiejszym dostępie do materiałów, kiedy się pisze pracę magisterską, kiedy jest pewne zaufanie, że te materiały nie wypłyną, ale oni muszą na jakimś materiale realnym pisać. Nie mogą pisać tylko z makroekonomii, prawda, z książek, czytać 10 książek, żeby napisać pracę magisterską, prawda, do tego. Więc jeżeli moglibyście o tym pomyśleć, jestem otwarty na jakieś takie, powiedzmy, dyskusje w tym obszarze, żeby zbliżyć, bo tak jak pan prezes powiedział, ta szkoła jest najlepsza biznesowa. To nie jest uniwersytet, trzeba sobie o tym powiedzieć. Tu nie będą kształceni pracownicy naukowi później, tylko liderzy biznesu. I oni im w czasie studiów będą mieli większy kontakt z biznesem w różnych obszarach, czy takich stażów, czy takich, prawda, seminariów dedykowanych, czy jakichś innych spotkań, gdzie mogą ktoś wyciągnąć, to myślę, że to byłby bardzo dobry pożytek dla rozwoju biznesu w Polsce. Dziękuję. Drogi panie profesorze, dziękuję za pytanie. Jest jedna trudność. Ja nie chcę mówić czegoś, czego nie jestem w stanie wykonać, ale przekonanie tych moich kolegów, którzy są ludźmi zajętymi, ciągle w rozjazdach, więc spotkać się i poświęcić czas. Więc ja im powiedziałem, słuchajcie, jeżeli robimy te praktyki, to musicie znaleźć czas. Jeżeli mówimy tych ludzi, że są 2 razy spotkania z nami, z prezesami, czy z właścicielami, to tak musi to nastąpić. Bo to ma swoją wartość olbrzymią. Ja myślę, że nie pamiętam ile procent, ale to jest taki w granicach chyba 30, może 20% tych ludzi, którzy ma praktyki, oni przekonali ludzi, z którymi tam się spotkali, do tego, że będą robili tam dyplomy. Tak, tak. Tak jak na przykład oni swoim zachowaniem, zaangażowaniem, wiedzą swoją, swoim emploi, tym, co reprezentują, swoim cechami charakteru, co jest zauważane dla doświadczonych ludzi, takiego młodego człowieka, zauważa to, dostali propozycję pracy. Bo oni się dali zauważyć, że są nieprzeciętni. Przejście tych testów, które już jest, wymaga, że trzeba być nieprzeciętnym. Oczywiście, że tak. Problem polega na tym, że są to duże korporacje, to duże firmy i tam znaleźć czas dla tych ludzi jest dość trudno, ale spróbujemy pomyśleć, bo ten program już pokazuje, że... Na poziomie prezesów musi być. No więc tak, tylko zgodę, a potem to już idzie. Zadanie przyjmuję pani profesorze do wykonania i zrobię wszystko, żeby ona była skuteczna. Słucham, kto tam następny, słuchajcie. Pan profesor wyznaczył kierunek. Proszę, to kolega jest. Do kolega? Tutaj proszę, do pani najpierw może. Dzień dobry. Jak nam się najlepiej przedsiębiorczości, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma się wystarczającego kapitału, żeby założyć na przykład działalność, o której się marzy? Oj, wie pani, marzenia trzeba mieć. Bo bez marzeń ciężko się żyje. Ale z tymi marzeniami w biznesie trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić, bo to nie zawsze idzie w parze, wie pani, bo oczywiście, że każdy powinien mieć prawo do tego, że próbuje otworzyć własne przedsiębiorstwo, własny biznes.
ale musi mieć pewną świadomość również, że gdyby tak to wszystko łatwo szło, to właściwie wszyscy by mieli własne biznesy, bo kto by wtedy pracował w tych biznesach? Gdyby większość była właścicieli, no to jak to by było, prawda? Statystyki, które są prowadzone w Stanach Zjednoczonych, powiadają, że ludzie, którzy są w stanie, czy mają predyspozycje, bo to są predyspozycje absolutnie do kreowania biznesu, do tworzenia biznesu, to predyspozycje. Wiedza jest potrzebna, ale głównie to jest pewien zmysł, pewne wizjonerstwo i kreatywność. To są te cechy potrzebne są człowiekowi, który chce otwierać biznes. To ludzi, którzy są w Stanach Zjednoczonych, są w stanie wykreować firmę średnią i powyżej, jest nie wyżej niż 12% populacji społeczeństwa. To już daje dużo do myślenia, prawda? Tak. To jest takie pospolite. To jest rzecz dana człowiekowi. Teraz im większe te produkcje są, tym większy rozmiar tego biznesu może być, bo jego wyobraźnia jest znacznie szersza. Ja pamiętam, jak na mnie zrobiło wrażenie, to było gdzieś lata 80. No, pracowałem w takim dużym koncernie amerykańskim i wysłano mnie do Hongkongu na spotkanie z szefem olbrzymiej firmy, takiej grupy finansowej, która przymierzała się do jednej z firm, które mój pryncypał, właściciel dr Betzel Was miał w portfelu i przymierzał się do sprzedania. Ja pojechałem tam i w jednym z biurowców w Hongkongu siedział facet na dżinsy, w dżinsach ubrany, miał dżinsy i taką kurtkę dżinsową miał. I tam jeszcze jakieś 10 osób było, wszystko pod krawatami, czyli niebieskie kołnierzyki tak zwane. I jednak tak szukam po tych ludziach, który to będzie ten człowiek, który to jest. I to się okazuje, ten dżinsowiec jest właśnie tym człowiekiem. A tutaj stał Oxford, Cambridge, najlepsze uczelnie świata za nim stały. Ale ten człowiek, on miał tak nieprawdopodobną intuicję w biznesie. On pierwszy, to był ten, który otworzył pierwsze fabryki w jednym z kantonów chińskich. To był początek wdrażania gospodarki wolnorynkowej w Chinach. To właśnie on to wymyślił, facet. On pierwszy do Wietnamu wszedł. Ale egzekucja tego była wykonywana przez management, do którego się nie kwalifikował, bo nie miał ani wykształcenia, ani predyspozycji. Natomiast on tworzył, on decyzję podawał. To kupujemy, to sprzedajemy, tu wchodzimy, a oni wykonywali, ta maszyna za nie szła i wykonywała. Rzadko się zdarza tak, że człowiek, który potrafi duży biznes stworzyć, wykreować swoją wyobraźnię, potrafi im zarządzać. Czasem on sam, ponieważ nie chce się dać odciąć od pępowiny, sam jest później twórcą klęski tej firmy. Nie stanie oderwać się w tym momencie od i być omnibusem, od papieru toaletowego, po potężne decyzje bankowe, on wszystko sam co robi. Każdy człowiek w każdym biznesie z tym się spotka. Prędzej niż później. To jest trudność powierzenia i rozdzielenia zadań ludziom oraz egzekwowanie tego. Wielka umiejętność. Do tego potrzebna jest wiedza też, ale też predyspozycje potrzebne są. To jest sprawa oceny, co jest najważniejsze w biznesie, to jest sprawa oceny ryzyka. Każdy człowiek ma inną skalę oceny własnego ryzyka w życiu. To jest na co dzień widoczne, prawda? Jeden powie, jedziemy po całości, bierzemy kredyt, bo na pewno jakoś tam będzie dobrze i kupimy nowe auto, mieszkanie, jeszcze coś i jadą, prawda? Czasem ta wyobraźnia jego i ta jego bezkrytyczność powoduje wykolejenie się dość poważne, bo nie jest w stanie tego spłacać, prawda? I wszyscy są winni, tylko nie on. Są z kolei ludzie, którzy są tak skromni, że ciężko sobie ich wyobrazić, że oni wyjdą poza pewien poziom i nie będą w stanie ocenić tego. To też jest pewna predyspozycja, pewna umiejętność. Ona już jest potrzebna, musi być sparta nauką i wiedzą. Bo pewne rzeczy się człowiek dowiaduje, pewne rzeczy ma sobie wykoncypować i pewne podłoże wiedzy się ma do tego. Więc to jest pierwsze pytanie, czy czasami sobie zadać pytanie, czy ja takie predyspozycje mam. Bo to, że kolega czy koleżanka coś robi, udaje się, po pierwsze nie zawsze mówi prawdę, jak w tym biznesie jest, bo się wstydzi. A po drugie, no, może się różnić od drugiej osoby, że ona ma te predyspozycje, ja tego nie mam. Natomiast ja mogę znakomicie wykonywać pracę i robić karierę u kogoś, pracując w jakiejś firmie i wykonując zadania swoje bardzo dobrze, awansować, jeżeli mam takie potrzeby. Bo nie każdy ma potrzeby awansowania. Nie każdy.
to też nie jest pejoratywne, dlatego że jeżeli ktoś wykonuje dobre zadanie na tym stanowisku, pracuje sumiennie, solidnie, lubię tę pracę, to on będzie miał swój sukces też. Skąd kapitał? No wie pani, od tego pytanie, odpowiedź prosta jest, banki są od tego, prawda? Są różnego rodzaju venture capital, są kapitał o podwyższonym ryzyku, który wchodzi w dane pomysły, które są dla nich interesujące, są przekonywujące. To przede wszystkim trzeba zobaczyć, jaka jest potrzeba na rynku tego, czy to, co ja myślę, a to, co marzę, no, to by było wielkim moim marzeniem. I słuchajcie, ja nie zapomnę, kiedy spotkałem się z takim człowiekiem z South Africa, jak oddanie było, kończył apartheid i zaczynały się rządy Mandeli. To on opowiada po latach, prawda, mi, wiesz, moim marzeniem było mieć stoisko z warzywami w Cape Town. A mój pryncypał kazał być szefem marynarki wojennej. Mówił, dostałem wielkie rozczarowanie. No, jego marzenia były dość poważnie niższe, niż on dostał zadania swoje. Te marzenia trzeba przed chwilą wiedzieć, czy to, co ja chciałem robić, czy to ma sens w danej miejscowości, w okolicy, czy jest w ogóle miejsce na to, czy to jest nisza na to jest. Zwróćcie uwagę, że najwięcej w tej chwili powstaje albo w serwisie, i to w serwisie z dużą wartością dodaną, albo to, co się mówi, związane z internetem i z różnymi programami, które są przyszłością w każdej dziedzinie. Software do czegoś tam. To jest najszybciej rozwijająca się dziedzina, absolutnie. I tej niszy będzie znacznie więcej w tym rejonie. Energetyka, energia odtwarzalna, to jest dziedzina, która będzie tworzyła znacznie większe możliwości i znalezienie tej niszy niż w innych dziedzinach, tak zwanych ustabilizowanych, prawda, które są. Ale tam też ludzie potrafią się wcisnąć i znaleźć coś takiego, co zaoferowali coś jeszcze lepszego, co zostało zauważone na rynku i on w tym będzie się rozwijał. Czy to jest serwis, czy to jest przedsiębiorstwo wytwarzające coś, co jest czymś nowym, co oparło się o jakimś pomyśle danego człowieka. Ja wam powiem, te czasy, kiedy właściwie było brak wszystkiego, czyli początek 90., kiedy właściwie wszystkiego na rynku brakowało, nawet brakowało wystarczającej ilości wody. Do zobaczenia, dziękuję. Wody mineralnej, porządnie zapakowanej brakowało. To było bardzo łatwo wtedy, prawda? Bo ja pamiętam, słuchajcie, jak to był początek 90., zjeżdżałem do domu Dalina i stały 4 osoby. No i tam ktoś zwrócił uwagę z ochrony, że tam ktoś stoi, żeby lepiej sprawdzić to. Ja patrzę, tylko przyzwoici ludzie, wyszedłem do nich, przywitałem się, wie pan, tu stoimy prawie 5 godzin, czekamy na pana, bo tam w budynku nie chcieli do pana wpuścić, w tym biurowcu pana. I zaznaczam początek lat 90. No i teraz, ale to mam dać pewną również pewne spojrzenie na to, co to znaczy przedsiębiorcy, co to znaczy chcieć coś zrobić. I oni przyjął, wie pan, my do pana chcieliśmy z panem się spotkać, dlatego że, wie pan, no, jesteśmy bez pracy, tu jakiś ekonomista tutaj, no, coś tam kiepsko w tym mieście pochodzi z małej miejscowości, średniej wielkości miejscowości. I wie pan, niech nam pan pomoże, musimy z panem porozmawiać. No, zaprosili na herbatę, bardzo kulturalni ludzie i mądrzy ludzie. I mówię pan co, my jesteśmy bez pracy, widzimy przyszłość w tych naszych zawodach, więc myśmy sobie coś takiego wymyślili, że ponieważ zobaczyliśmy, że z wywozem śmieci jest kiepsko, nie tylko na tym osiedlu, gdzie mieszkamy, ale gdzie nie też, że my byśmy sobie taką firmę założyli i będziemy chcieli zaoferować lepsze. I myśmy przeszli przez tam ileś osiedli i mamy takie kartki napisane przez tych ludzi, że oni przy takiej cenie chętnie z tego serwisu skorzystali, bo to, co jest, to albo nie wywożą, albo jest złe. I teraz oni mówili swoim językiem, ale tu się układał taki biznes, pan to się fachowo nazywa, prawda? Czyli mieli pewną gwarancję iluś odbioru tego towaru, czyli odbiorców mieli zagwarantowane za takie pieniądze, czyli w pewnym sensie zagwarantowane wpływy. Ale mówię pan co, ale my nie mamy kapitału, cholera, no. Nie mamy kapitału. Jest taka stara Skoda w państwowej firmie, tam w innym mieście. My byśmy sobie ją wyremontowali, jakiś tutaj teść, to się ślusarzem tamten coś. My dobrze kombinowali,
że z tego grata zrobią coś, to będzie jeździło takie, to zabiera takie te koszule śmieci. Skoda. No i ja, wiecie co, ja nie jestem bankiem, ale zrobię wyjątek. Wyjątek zrobię. Wtedy chodziło o 20 tysięcy złotych. To dla nich stanowiło w sumie nieprzekraczalne, prawda? Oni ledwo się utrzymywali w życiu z tych pieniędzy, które zarabiali, a właśnie pracy nie mieli, w większości przypadków mieli dorywczą pracę. Inflacja wtedy była ile? Na początku lat 90. Kto z was wie? 3000%. 3000%. Banki, które istniały przed zmianą ustroju, to była właśnie kasa oszczędnościowa w większości przypadków lub pieniądze pożyczano, jeżeli była taka decyzja polityczna w większości przypadków. I państwowych firm głównie. I teraz. Ja zobaczyłem, że ci ludzie poprawnie myślą. To pokazało, że mieli predyspozycje, pewne zdolności, pewne wizjonerstwo. W tym wszystkim się działo. Ich znajomi padli w depresję. Wszyscy umrzemy tutaj, panie, z głodu, bo to jest bida z nędzą nadchodzi, nic tu nie będzie w tej Polsce. I jedna wielka depresja. Oni byli wizjonerami. Oni kupili ten samochód, wyremontowali i ruszyli z tym serwisem. Ja usiadłem z nimi, mi sobie spisali, jak to wygląda. To się nazywa biznes, pan tu jest to, takie koszty macie. I oni odjechali z tym, słuchajcie. I teraz oni prosili, żeby to na 2 lata im rozłożyć. Oni oddali pieniądze, wiecie, po ilu? Po roku. I przyszli z informacją, że będą kupowali Scanię nową. Dostali właśnie kredyt z banku. Dlaczego on to mówi? Oni oczywiście rozhulali to. Po 5 latach, czy tam 6 latach sprzedali to. Znakomicie. I poszli w swoje zawody. Jedna pani otworzyła gabinet dentystyczny, drugi coś tam zrobił, jakiś tam coś innego. W każdym razie ten lewar zrobili i zarobili na tym pieniądze olbrzymie. Ale oni wykazali w tej grupie ludzi, którzy się obracali, pewne wizjonerstwo, pewną przedsiębiorczość własną oraz chęć działania. Tylko wam o tym powiedziałem, teraz są inne czasy nieco. Teraz jest trudniej znaleźć, a też jest możliwe, powstają ciągle nowe firmy, prawda? Powstają nowe firmy ciągle. Słucham, tam jeszcze na... Jakiś kolega miał? Bardzo króciutko. Radziu Żydowski, dzień dobry. Witam cię serdecznie. Tutaj myślę, studenci tej szkoły nie będą mieli problem z zbieraniem kapitału, dlatego że żeby tu studiować, ten kapitał trzeba mieć. Natomiast wydaje mi się, że bardzo istotna jest informacja dla studentów, jak mają prowadzić swoje życie studenckie, bo to jest ich środowisko, w którym żyją, żeby te testy, o których pan prezes mówił, były dla nich łatwe i żeby w przyszłości zatrudnienie też było realne. I moje pytanie brzmi, czy oni mają w tym środowisku swoim studenckim walczyć zacięcie za wszelką cenę, żeby mieć jak najlepsze wyniki, tak jakby niezależnie od kosztu, to znaczy być skrajnie konkurencyjnym, dlatego że tu słyszymy, że jest coraz gorzej i konkurencja na rynku pracy będzie jeszcze ostrzejsza, czy raczej starać się na ile mogą osiągać wyniki w nauce, ale również wykazywać jakieś takie cechy ludzkie, to znaczy towarzyskość, zabieganie o to, żeby koledzy ze studiów nas lubili, żeby tworzyć jakieś struktury społeczne, które może kiedyś będą przydatne. To znaczy, czy walczymy na zabój, czy pan jako biznesmen coś takiego ceni, czy raczej też pan też ceni wartości społeczne, które może kiedyś by się przydały też w firmie. Dziękuję. Żadne ekstremum nie jest skazane w życiu, żadne. I w związku z powyższym to oczywiście trzeba wyważyć. To się wiąże z charakterem człowieka, z jego potrzebami. Są ludzie, którzy są tak zwane social oriented, czyli to są ludzie, którzy muszą się obracać w towarzystwie i bardzo dobrze, bo zawieram znajomości nowe. Czasem wymieniam poglądy między sobą, to sama w sobie to już jest wartość wielka, jeżeli z mądrymi ludźmi rozmawia. Uczestniczenie na przykład w sprawach sportu, czy sprawach aktywności, które są jakichś tam zainteresowań, które są podczas studiów organizowane. Oczywiście, że tak. Tylko trzeba pamiętać jedną rzecz, że jeżeli ja skończę tę uczelnię, nie zawsze ten wynik najlepszy będzie dla mnie gwarancją, że ja będę lepszy od drugiego, bo ten drugi coś jeszcze dodatkowo robił oprócz tylko samej nauki. Żebyście dobrze mnie zrozumieli, że chodzi o to, żeby to wyważyć.
to i wyważone być, bo jeżeli ja się uczę, to się uczę po to, żeby mieć dobry stopień, czy się uczę po to, żeby zrozumieć to i mieć tę wiedzę, która będzie mi potrzebna. To drugie jest ważniejsze. To drugie jest na pewno ważniejsze. Bo jeżeli ja się wyuczę na pamięć i zdam znakomitą, najlepszą cenę dostanę, ale ta wiedza mi wypłynie bardzo szybko, to u tego, która została ta wiedza, bo on się uczy po to, żeby ją mieć, żeby potrwać tą wiedzę, a może niższy stopień dostał, bo nie był w formie tego dnia, to ta druga jest wartość znacznie ważniejsza niż ta pierwsza. I nie zawsze ta najwyższa ocena jest zawsze miernikiem jego wiedzy i przydatności. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sprawy socjalne, w życiu momentalnie zderzycie się z tym, że będziecie mieli kontakt z daną społecznością w mieście, czy to będzie w firmie waszej i trzeba z nimi umieć żyć. To nie jest to, że trzeba, jest walka whatever takes, wszystko poświęca, żeby coś zwyciężyć. Nie, to jest nieprawidłowe myślenie. Trzeba będzie się znaleźć. Będzie potrzebna później, jak będziecie mieli sukcesy jako ludzie biznesu, czy jako ludzie sukcesu. Na pewno wrażliwość społeczną, to was bardzo mocno uczula. To jest niezwykle potrzebne i w sumie patrząc z perspektywy życia, uważam, że to w sumie daje nie tylko satysfakcję, ale pewien szacunek społeczny, który się wytwarza z biegiem czasu. I to jest dostrzegane, chociaż część ludzi twierdzi, że obojętnie co by się drugiemu nie dało, on i tak nie będzie wdzięczny. Ja się z tym nie zgadzam. Summa summarum, zawsze taki człowiek, który ma tę wrażliwość na to, co się dzieje wokół niego, będzie ten szacunek budował w życiu i ten szacunek będzie dla niego, będzie pewną nagrodą, zapłatą za to, co on robił i da mu pewne szanse większe w danym środowisku. Będzie zauważony, będzie wybierany w jakichś organizacjach na lidera, czy będzie również zauważony duże korporacje, jego predyspozycje, umiejętności współżycia w danym środowisku, wykazywania tego leadership w danym środowisku, to też jest potrzebne i to się nabywa na studiach. To się da zauważyć na studiach taki człowiek. Jestem o tym przekonany i wiem, że tak właśnie jest. Proszę bardzo. Dzień dobry, Adrian Sawala. Ja chciałbym zapytać o tą intuicję w biznesie, bo jest to niewątpliwie bardzo ważna rzecz. I częściowo jest to na pewno wrodzone i nabyte poprzez jakieś poznawanie świata i poszerzanie swoich horyzontów, ale czy my jako studenci, tu na studiach czy na praktykach, jakoś możemy trenować tą naszą intuicję, to nasze wizjonerstwo, czy jakby poszerzać tą zdolność w jakiś sposób? W większości to się ma. To się ma, albo tego się nie ma. I albo zostanie to wysublimowane poprzez naukę, poprzez zainteresowanie. Na przykład, jeżeli ktoś regularnie czytuje dobre media, w mediach poszukuje informacji na temat światowej gospodarki, co się dzieje, tak co się dzieje w Polsce, to on będzie wiedział, w pewnym momencie będzie wiedział, co się w danych branżach dzieje, jakie są tendencje w tej branży. To się nazywa biały wywiad, czyli najprostsze to jest czytanie odpowiednich magazynów, odpowiednich komentarzy, ludzi, szybciutko się zorientuje, czyje komentarze są wartościowe, kto pisze rzeczy, które się nie sprawdzają, jakieś przewidywania jego, kto daje dobry komentarz. Na przykład u nas jest głównym ekonomistą Polskiej Rady Biznesu jest Janusz Jankowiak, uważany po raz trzeci za najlepszego analityka gospodarczego w Polsce. Ale na czym to polega, że on, jego opinie są wyważone. On robi tego na pokaz. Czasem są niepopularne, ale są wyważone i się okazuje później, że on miał rację. Bo tak rzeczywiście jest, że tak nastąpiło. To jest pierwsza, najłatwiejsza, wymagająca czasu, ale to jest związane z pewną pasją. To się musi stać pasją. Jeżeli ja chcę pójść w danym kierunku i chcę dojść do grona menadżerów topowych, prawda? To jest mój target, do którego ja zdążam, to jest obowiązek śledzenia tego, co się dzieje w życiu gospodarczym Europy, Unii Europejskiej, świata, bo to się wszystko zmienia, to się naprawdę poważnie zmienia. I jeżeli to się śledzi, to
człowiek będzie miał możliwości analizowania. Powiedzmy taki przypadek wczoraj, znaczy w gazecie, w Pulsie Biznesu, była notacja dość duża, że Polsat i Cyfra, Polsat połączy się, kapitał połączy się z Polkontelem. To jest dla ludzi, którzy chcą w biznesie być. To jest wiadomość, którą trzeba śledzić bardzo uważnie. Bardzo uważnie. I zadaję sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Co z tego wynika? Co może z tego wyniknąć? Jakie są ryzyka? I śledzić to, prawda? I ten przypadek później będzie gdzieś mi zostanie w głowie, że taki mechanizm został zastosowany. Dlaczego? Może kiedyś w życiu powtórzysz to. Że taka możliwość istnieje, co nadaje. Jakie ryzyka z tym są związane? Jak zareagował rynek na to? Spadły akcje? Dlaczego one spadły akcje? To można wszystko wyczytać w komentarzach. To jest pewna wiedza, którą będziesz miał, jeżeli będziesz to czytał o tym. I to jest najtańsze kształcenie, bo wymaga kupienia gazety dobrej. Dobrych magazyn, dobrych gazet czytania. A to jest wielka wiedza z tego wychodzi. Wielka wiedza. Tylko trzeba robić follow-up, trzeba robić na tym, pójść dalej, co tam się dalej z tym dzieje. Prawda? To jest olbrzymia wiedza praktyczna. Oraz da możliwości ukierunkowania, gdzie mam tego szukać, na czym zajmować się mocniej i co dalej studiować w tej sprawie, prawda? Kogo zapytać o to? Dziękujemy. Kolejne pytanie. Dzień dobry, kilka miejsc. Mam pytanie bardzo osobiste. Czy była w pańskim życiu chwila, moment zwątpienia, słabości, która zmusiła pana do działania? Nie ma takiego człowieka w biznesie, który nie ma takich. Może mi zwątpienia, może nie, ale pewnego rozczarowania, że to, co zaplanowałem, nie chce wychodzić, albo nie wychodzi, prawda? Tak. Odpowiedź mi jest tak. Może pan ją wszystko opisać? Bliżej? Ja, jedno z dziedzin, w których ja działałem, to były linie, pierwsze prywatne linie lotnicze Wajdigiu. Przy potężnym monopolu lotu, który jeszcze miał majątek, który mógł sprzedawać i tak z tego dokładać, z tej kubki dokładać i tak sobie żyć, nie patrząc na to, czy to się opłaca, czy nie opłaca. I ta linia się dość dobrze rozwijała. To było takie łączenie, widzi pani, tego marzeń i pasji, bo lotnictwo jest moją wielką pasją, i biznesu, prawda? Więc to była podwójna radość. I w pewnym momencie poszliśmy tak daleko, że zainteresował się firmą partner niemiecki, firma niemiecka TUI, znane wam biuro podróży TUI, które było w tym czasie właścicielem firmy czarterowej Hapag-Lloyd. Drugiej z wielkości wówczas linii czarterowej w Europie. Niemiecki Orlen, wszystko poukładane, firma posiadająca w tym czasie 38 samolotów. I oni po długich negocjacjach, trudnych negocjacjach, weszli na 33% do mojej firmy. Czyli to był taki pierwszy moment stabilizacji tej mojej firmy. Potężny partner, biuro podróży. Ale to wszystko w Polsce, całe biura podróży, to wszystko, ten biznes cały, on dopiero raczkowo, dopiero powstawało to. I moja propozycja, która szła do tych, powiedzmy, polskich dużych biur podróży, część ich nie ma, zniknęły w ogóle z powierzchni. Z tego czasu może 3 biura są, może nawet nie. Ja im proponowałem, słuchajcie, żebyście mieli dobrego partnera, stałego polskiego partnera, który wiecie, kto to jest, jak są samoloty, jak tam jest serwis. Ja się zajmę tymi, moi ludzie, żebyście mieli dobry serwis, bezpieczny, dobry serwis, a wy wypełnienia tych samolotów. I teraz ja im zaproponowałem współpracę na tak zwany open account. Open account. Co to znaczy? Że ja im pokazuję otwarcie wszystkie moje koszty. Ja nic przed nimi nie ukrywam. I ja z nimi tylko negocjuję marżę, którą ja będę dokładał. 7%, 9%, 8%. To tylko negocjujemy, prawda, w danym roku. Jeżeli na przykład paliwo poszło w górę, to wiadomo, że samolot bez paliwa nie poleci, to trzeba zapłacić więcej. Ale on to widzi. Tak? I tak zaczęła się współpraca z Hapag-Lloydem i szczególnie z firmą turystyczną, TUI. Oni gwarantowali mi nie mniej niż pasażerów na samolot. Jeżeli paliwo poszło w dół, no to mają tańsze. Ja na tym nie zarabiam.
Oni to odrzucili, bo skakali jak z jednego kwiatka na drugi, tam gdzie tanie dali. I teraz Lot zobaczył zagrożenie. Myśmy po 3 latach sięgnęli po 32% rynku. W 3 lata. Serwisem, jakością, punktualnością i tak dalej, prawda? No więc ówcześni prezesi usiedli i powiedzieli, trzeba Niemczyckiego wykończyć. I zaoferowali biurom podróżom 21% poniżej kosztów własnych. I jak powiadali, czy to będzie 100 milionów straty, czy 150, czy to nie była ich firma, to były państwowe pieniądze, więc oni chcieli za wszelką cenę zostawić sobie monopol. Prawda? To nawet gdzieś tam jest jakiś podręczniku, w którymś podręczniku jest ten temat analizowany i on gdzieś jest opisany, ten temat, jak to się działo, kiedy firma państwowa, dlaczego trzeba prywatyzować, bo firma państwowa będzie zawsze walczyła o monopol. Bo na tym żyje, prawda? Jak grzyb na drzewie, ale żyje. Dopóki majątek się nie skończy. No zwróćcie uwagę, co tutaj się wydarzyło. Wszystko by sprzedali. Jedyną wartość, którą ma Lot, to jest nazwa. Nazwa. Czy ten brand jest silnie dużo warty? No, śmiem wątpić. Nic nie ma. Budynki sprzedane, wynajęte. Część tego budynku, gdzie jest Mario, to był ich sprzedany. Wszystko sprzedane. Catering sprzedany. Wszystko, wszystko. Handling, wszystko sprzedane. Przejęli wszystko. To taki klasyk do podręczników. Co się dzieje z firmą państwową, jeżeli z jednej strony jest lęk polityczny przed podjęciem decyzji w Ministerstwie Transportu przerwać to i prywatyzować, a z drugiej strony naciski związków zawodowych. Był taki moment, kiedy ja ale dokończę, no i teraz się stało. I teraz myśmy usiedli z Hapag-Lloydem. I mówię, słuchaj, to jest im, to przyniesie straty nieprawdopodobne nam. Zamykamy firmę, wycofujemy się i ją sprzedamy to, co się da sprzedać. I taka decyzja zapadła. Bo straty, które widzieliśmy, że poniesiemy, będą takie, które trzeba będzie bardzo ciężko odrobić. W Locie sprzedano catering i już nie było straty. Wszedł kapitał ze sprzedaży majątku i po zabawie. Jechali dalej, prawda? U mnie to były straty poważne. To jest bolesna decyzja. I to był ten właśnie moment takiego rozgoryczenia, że trzeba podjąć niezwykle bolesną decyzję. Zamykam firmę. Oczywiście myśmy z tego tak wyszli, żeśmy umiejętnie to, co się dało sprzedać. Te wartości dały się sprzedać, sprzedaliśmy sloty i tam rzeczy do innych firm, które przejęły zagraniczne firmy czarterowe. Ale oni przeczekali, wzięli na przeczekanie, prawda? To dla mnie czekanie to jest koszt. Utrzymanie firmy lotniczej, stałe koszty są olbrzymie. Olbrzymie stałe koszty są. Samo jak stoi na ziemi, kosztuje majątek. Jak nie latać. Naprawdę, to są poważne koszty. Ktoś kiedyś powiedział, o czym ja się dowiedziałem później dopiero, że jeżeli chce być milionerem w biznesie lotniczym, najpierw musi być czym? Miliarderem. I wtedy zostaniesz milionerem. Ale ja się dopiero później o tym dowiedziałem. To był ten moment właśnie. To był ten moment, kiedy jest bolesna, bardzo bolesna sprawa, ale taką decyzję trzeba podjąć. I tutaj nie ma sentymentu. Nie ma sentymentu. Trzeba ją podjąć. Cyfry pokazują doświadczenie. Miałem świetnego partnera doświadczonego. Mówię, nie przejedziemy. To nie ma sensu. Oni mają na tyle jeszcze majątku, że oni drugi rok i trzeci rok to samo zrobią. Pogrążą firmę, bo mają z czego żyć. I wtedy, nie wiem, czy ktoś pamięta, jak za młodzi, może, ale może ktoś będzie wiedział o tym, tu kolega będzie wiedział pewno, też jest młoda, ale może wiedział. Lot, była taka próba prywatyzacji lotu i wykupił część Swiss, szwajcarskie linie lotnicze, Swissair, wykupił część lotu. Ale sam popadł w kłopoty i zbankrutował. Przemieniono tam na inną firmę i wystawili na sprzedaż te udziały. Ja sobie pomyślałem, jak ja bym wykupił te udziały, to wyjdę do Rady Nadzorczej i tam spróbuję coś powalczyć. No i wysłałem tam ludzi, żeby te papiery przejrzeli u nich. Podpisaliśmy ten dokument poufności i zaczęliśmy tak grzebać w tych papierach. No i ówczesny prezes się o tym dowiedział, więc zobaczył, że coś tutaj się może kroić, więc próbował lepiej ze mną tutaj działać, bo może jak dojdę tam, to go wyrzucę z tej pracy. No i on mówi, wiesz co, musimy rozpocząć od spotkania naszego, twojego, ze związkami zawodowymi.
A co mają związki do tego? No, to ty nie wiesz, co tu mają, one mają siłę straszną. Wyobraźcie sobie, wtedy było 13 związków zawodowych. 13. Związek młodszych stewardess, seniority stewardess, pilotów na małych samolotach, na dużych samolotach. No coś niebywałego. Prezes jak kończył z tym 13, to z tym pierwszym zaczynał negocjacje. I cały czas straszyli tych prezesów, że a minister, poszczególni ministrowie bali się jak ognia ich i lepiej zostawić to w porządku, jak nie bankrutują, ich jeszcze przejadą dalej. No i przejechali tak przejechali. I ja poszedłem do spotkania i słuchajcie, jest taki stół prezydialny, tutaj siedzi ja, dyrektor i oni tam wysłali chyba ze 4 przedstawicieli związków zawodowych na to spotkanie. A resztę działacze związkowi siedzą na sali. I jeden wstaje i mówi tak, panie Niemczycki, zacznijmy od tego, że pan musi się dowiedzieć, jak naprawdę tej finansji jest. Mówi do mnie tak, tego pan nie będzie mógł robić, tego nie, na to się nie zgadzamy, tego nie wolno robić, tego nie wolno robić. A to, czego mówi, to tak, bilety za darmowe były do 5. pokolenia, za darmo, i to business class, wszyscy. 5000 ludzi, wyobraźcie sobie, jaki koszt stały? Kurczę, no. Panie Przewodniczący, pan sobie wybije z głowy, że pan to ruszy w ogóle. I tak dalej. Cały czas wybija mi to z głowy. Panie, pan sobie wybije z głowy. Więc ja mam to tego skończył. Ja wstałem i mówię, proszę państwa, jestem niezwykle wdzięczny za to spotkanie, szczególnie panu. Pan wybił mi z głowy w ogóle myślenie o locie, wie pan. Do widzenia, dziękuję za spotkanie. I wyszedłem. Ten przerażony był ten prezes. Wyleciał sam, mówi, co ty robisz? A ja mówię, ja tu już nigdy nie wrócę. Skutecznie wybili z głowy w ogóle myślenie o tym, prawda? Wiadomo, że ten twierdzę broni do końca. A zgadnijcie, było związków 3 lata temu. 21. 21 jest. Tak, ale pomału zaczynam zjeżdżać w dół. No, tak mi się rozwinęty na tym takim bolesnym doświadczeniu. Proszę bardzo. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz w życiu biznesmena. A ponieważ pan był w Stanach i tam pracował, jak to wygląda z perspektywy amerykańskiej? Jeśli chodzi o związki, czy pan się z tym zetknął? Tak. I to właśnie w pierwszym miesiącach przyjechałem do Stanów. Znajomy znajomego, ponieważ się lotnictwem interesowałem, tam były zakłady Allisona. Produkowali silniki Allisona odrzutowe, głównie do śmigłowców i do Apache. Apache i to, tam jeszcze mniejszy, do Belli i tak dalej, Sikorski. Ja tam wchodzę na tą halę, przyjechałem z komuny, tak? I tam jest taka sytuacja, która mnie zaabsorbowała i zatrzymałem się, obserwuję to. Była taka suwnica olbrzymia i tam nie był taki silnik olbrzymi przy tej jeździe, na takim wózku, tą suwnicą. No i zatrzymali, przecież ekipa, powiedziała, co to robili, a jest teraz maintenance, będzie serwis, przyjadą, będą wymieniali ten silnik. I teraz ja patrzę, mówi, co tak to obserwuję, chodzi na linię montażową, mnie to interesuje. Przyjechało 4 zawodników, takim Meleksem, odkręcili śruby i odjechali. Za chwilę przyjechało następnych paru Wojtków, wypięło elektryczne te kable i odjechali. Po czym następna ekipa przyjechała, dźwigiem wpakowała to na wózek i odjechała. Czyli pracowało w sumie 10 osób. Mówi, co to jest, przecież to był jeden pojemniczko drogi facet. Mówi, nie, nie. Mówi, gdyby ktoś się odważył, to go naleją za bramą. Związkowcy. To jest odcinek pracy wyznaczony. I to samo będzie w drugą stronę. Przyjadą ci sami. Ja się przeraziłem, jestem w Ameryce, a tutaj jest pewna komuna. Kurczę, przecież to jest obłęd. A on mówi, słuchaj, no tak jest. I dopiero prezydent Reagan w swojej pierwszej kadencji powalczył z tym. Było tak, że w tym czasie, 77 rok, były kontrakty państwowe, to dostawały 99,9 kontraktów, dostawały tak zwany union firm, czyli firmy, które miały związki zawodowe. Dostawały w większości te kontrakty. I teraz Reagan odwrócił to, że stał się zupełnie inaczej. Prywatne firmy dostawały pierwsze kontrakty, miały lepsze ceny, niższe ceny. Ale związki to były tak silne w tym czasie w Stanach Zjednoczonych politycznie, że pomusiły to na władzach, żeby najpierw dostawały kontrakty. Ja pamiętam, ja zaczynałem swoją karierę jako pomocnika elektryka, nie pomocnik pomocnika. To na przykład wykonywaliśmy instalacje elektryczne
budynku szkoły, nowa szkoła była budowana. I teraz Paula robiła związki zawodowe, tak zwany Park Elektryk, który był full unii związkowy. I z drugiej strony była firma prywatna. Myśmy robili to szybciej, taniej i dwa razy mniej ludzi pracowało na tym samym odcinku pracy. I prezydent Reagan to zmienił. Na tyle zrobił to, że to było w takim prawidłowym balansie było. Ja nie chcę powiedzieć, że jestem przeciwny związkom zawodowym, że jestem jakimś tam wrogiem związków zawodowych. Jeżeli związki zawodowe wykonują zadanie, do których do nich należy i najchętniej widziałbym to poza zakładem, a nie na koszt zakładu, to jest ok. Natomiast i w jakimś sensie powinno się przejąć współodpowiedzialność za ten zakład. Ja pamiętam, miałem fabrykę, w tej chwili mam fabrykę, to jest fabryka, która robi obudowy dla, prawie 8 milionów sztuk robił, obudowy dla telewizorów LG. To są bardzo wysublimowane, wysokie technologie, w pełni skomputeryzowane, wymagające olbrzymich nowości technologicznych. I ich zakład powstał na bazie mojego zakładu, fabryka, która była to pierwsza fabryka telewizorów kolorowych w Polsce. Najpierw to był Otake, a później zmieniałem to na Curtis. I też tam w książkach z marketingu, wiecie, tam i w podręcznikach niektórych znajdziecie to, jak to się stało, że płynnie przeszliśmy z nazwy bardzo mocno wylansowanej jeszcze przy pomocy prezydenta Lecha Wałęsy, który do tej pory twierdzi, że ja mu jestem winny pieniądze. Bo kiedyś w wywiadzie powiedział, o takie polskie walczyliśmy i teraz to o takie, że on, to znaczy, że on mnie lansował moje telewizory. Nazywał się Otake. A nazwa Otake pochodziła od nazwiska pana, który właścicielem był firm Otake w Japonii, w Korei, która wytwarzała telewizory Orion, ale ponieważ Orion się kojarzył źle, bo to była firma z RWPG, węgierska firma i telewizory same się zapalały w domu. No więc ja wymyśliłem, że zapytałem, czy mogę użyć jego nazwiska, tak powstało tak. Ale on nie chciał dać mi dalszych technologii, tak zwane CKD, SKD, czyli semi knockdown, czyli taki najprostszy montaż, a wszystko przychodziło stamtąd. Ja chciałem już pewne rzeczy mieć z Polski. To jest CKD, completely knockdown. I on się nie zgodził, musiałem kupić to od, wtedy się nazywało to Gold Star. Później zmieniono na Lucky Gold Star, a później LG. Tak to powstało. I oni dali tę technologię, prawda? I na tym powstała fabryka. Z tym, że ja sobie zdawałem sprawę z tego, że rozpoczęła się globalizacja, wolno postępująca globalizacja, szczególnie w elektryce konsumpcyjnej, elektronice, teraz to w miarę szybko. Myśmy w tym czasie produkowali 500 tysięcy telewizorów rocznie. Zmieniłem nazwę na Curtis i to płynnie weszło. Poszukajcie podręcznika, zobaczycie, ten case jest omawiany. Jak to się stało i dlaczego to się stało, że marka nie padła i mniejszą osiągnięcie, myśmy jeszcze poszli do góry. I ja wiedziałem, że ja nie jestem w stanie tej fabryki utrzymać, dlatego że nie będę w stanie konkurować. Wylansować nazwę Curtis na przykład w Europie, to są nakłady, które by się nie zwróciły, wnuczek by jeszcze nie widział tych pieniędzy, mój zwrot, prawda? Więc nielogiczne było atakowanie rynku europejskiego z nazwą Curtis nieznaną, tylko znaną w Polsce. Silna marka. Natomiast ja wiedziałem, że ja mam technologię Goldstara, oni mieli fabryki w Europie i rozpocząłem z nimi rozmowę, żeby oni próbnie zlecili nam produkcję własnych na eksport odbiorników u nas. Ponieważ już znaliśmy się ze 2-3 lata, oni byli dobrze, mam fabrykę, oni mieli w pewnym czasie mieli we Francji, Włoszech, Niemczech i Wielkiej Brytanii. I z francuskiej włoskiej fabryki złożyli pierwsze zamówienia. Tam zmniejszyło się, u nas zwiększyło się. Myśmy byli atrakcyjni na to, że myśmy byli, mieli znacznie tańszą pracę. Labor cost, który tam jest dość poważny, był duży procent jest kosztu pracy, był niższy u nas. Prawda? No i tak się zaczęło. I oni zaczęli zamawiać coraz więcej. Na tyle zamawiali więcej, zamknęli fabrykę we Włoszech. Po czym zamknęli fabrykę we Francji, przerzucili teraz. Ja wiedziałem, że oni do mnie przyjdą kupić ten zakład. Ile września, po wakacjach, bum, telefon. Dzwoni pan taki, i tam wszyscy się Park nazywają. Albo Park,
albo Lee. Zadzwonił do mnie pan Park i mówi, że właśnie chcą kupić ten zakład, negocjować. I oczywiście ja im to sprzedałem. Oni robią tam, ja robię 500 tysięcy, oni tam robią 9 milionów sztuk na cały świat. Prawda? I to jest niemożliwe. Ale ja z nim podpisałem w tym czasie umowę, że ten zakład, który mam, zakład produkujący, bardzo nowoczesny wówczas był, zakład, który produkuje budowy, podpiszemy kontrakt na open account. Czyli mamy stały kontrakt, a tylko negocjujemy marżę. I ja dla nich robię 70% ich produkcji w tej chwili. Musimy utrzymać jakość elastycznej produkcji, ale to jest też pewien przykład, że wam powiedziałem, przewidywanie w biznesie potrzebne jest. Zakład Elemis, który do końca powiedział, flaga biało-czerwona nie zjedzie na dół, nie podamy się żadnym Koreańczykom, zniknęli z powierzchni ziemi, nie ma. W ogóle. Prawda? To jest też taka decyzja, która jest bardzo bolesną decyzją. Taką trudną do podjęcia, to jest takie dziecko. Ja tymi zatrudniałem dla 2550 osób. 2550 osób. Razy 3 to tyle osób na utrzymaniu tej jednej fabryki. No i przed ten dzień, więc tam straszne rzeczy się działy. Dlaczego pana sprzedaje do Koreańczyków? Straszna była sprawa. Ale ja powiedziałem, słuchajcie, to jest, zobaczcie, to miasto wisi, mława wisi na tej fabryce. I co się stanie, że ja nie jestem w stanie utrzymać tej fabryki, ci ludzie stracą pracę. To jest trzon miejsc pracy w Mławie. Mława słynęła, wiecie z czego? Z Cyganów. Tam było zagłębie Cyganów, którzy mieli nieco inne zainteresowania niż ja. Taka ciekawostka, tam powiesz, tam był taki, oni nazywali król ich Cyganów, to na Polskę tam powiedzmy północną. Przyjdzie kiedyś przez Mławę, zobaczyli, tam jest dużo domków z takimi wieżyczkami. To są ich rezydencje, potężne takie pałacyki porobione są, takie mają wieżyczki przeróżne. I ten ówczesny dyrektor fabryki mówi, panie prezesie, dzwonił taki, to jest król, wie pan, i chce do domu pana nawet zaprosić, to jest niezwyczajna sprawa. Ja mówię, to co mam iść, mówi, wie pan, no nie wiem, no, ja mówię, to przyjdziemy, waliśmy do niego, wszystkie panie na ziemi siedzą, te cyganki siedzą. My siedzimy, po czym myśmy wyszli, tam nie wolno było wchodzić. I on powiedział, panie Niemczycki, wie pan co, chciałem pana poznać, dlatego że to jest bardzo ważne dla Mławy, wie pan. A pan tu miejsca pracy otworzył, gdzie pracują. Wie pan, jakie to jest korzyść dla mnie. Mniej uwagi na nas wracają. A wie pan, panu włos głównie spadnie, bo pracujemy w innych branżach, panie Niemczycki. Oni głównie zajmowali się wtedy kradzieżą samochodów czy z Niemiec, a ja produkcją telewizorów, więc chodziliśmy sobie w ścieżkę. I miałem pełny patronat cyganów nade mną. Ale dlaczego ja tłumaczyłem tym ludziom i prosiłem władze miasta, żeby zrobić takie spotkanie Rady Miasta, że ja będę ten zakład sprzedał, utrzymam ten drugi zakład, ale ten sprzedaję, bo to jest kwestia roku, dwóch, trzech i my się przewrócimy. Nie będziemy w stanie przybyć. Zobaczcie, jak się rozkładają koszty stałe przy produkcji 9 milionów i produkcji 500 milionów. Nieporównywalne w ogóle sprawa jest. Nieporównywalne. Siła R&D, czyli tworzenia nowych technologii, nieporównywalna w ogóle. Dostęp do nowej technologii, prawda? I teraz słuchajcie, jest, zdejmujemy flagę Curtisa, wciągają flagę LG, oni to zawsze robią taką ceremonię, ci Koreańczycy. Ci moi pracownicy, którym ja się spotykam, zawsze z załogą spotykałem się dwa razy do roku. Raz przed na gwiazdką i wtedy mówiłem, co się w roku wydarzyło dobrego, co było złego, co nas czeka w przyszłym roku. I zawsze starałem się mieć prawdę tak, jak faktycznie jest. Czy będzie gorszy rok, czy będzie lepszy rok. I oni nie mieli potrzeby przez to związków zawodowych. Nigdy nie powstała myśl o związkach zawodowych. I nawet mój kolega jeszcze z poprzednich lat, który był szefem Solidarności na Mazowszu, mówi, Zbyszek, ty chyba hamujesz u siebie powstanie związków zawodowych. No to jedź ze mną, Maciek, proszę bardzo. Pojechaliśmy, stał na podium. Oni mu, my mamy pana Niemczyckiego, my mu ufamy, nie potrzebujemy żadnych związków zawodowych. Ale do czego zmierzam? Teraz, słuchajcie, taką ciekawostkę od nas powiem. No i na tej hali stoją wszyscy, te 2,5 tysiąca ludzi, na tej największej hali stoi. My tu na podium do przekazania pałeczki jest.
ja wyglądam jak Stalin na Kremlu, który umarł. Tyle kwiatów przyniesiono, jakbym był pogrzeb mój, a jeszcze żyłem. Wszyscy mi kwiaty dawali, żegnali mnie tak, tak. Łzy płakali wszyscy, panie Mczycki, co pan robi, pan z nami zostanie. I teraz słuchajcie, ja wam zadam pytanie. 3 miesiące, może 4 miesiące po tym fakcie przychodzi do mnie wiceprezes swojej firmy i mówi, wie pan, mamy lekki problem, dlatego że mamy 350 pozwów do Sądu Pracy. Ja mówię, co się stało, o co tu chodziło? Wie pan, o to, że myśmy nie dopłacili do prania ubrania 7,50. No, zaskakujące, co? Tak też może być. Tak też może być. I nagle te 7,50 pewną grupę ludzi zmusiło do tego, że albo odreagować. Ja nie wiem, co im podobało. Ja się nie interesowałem, byśmy wypłacili to im i się bawili. Ale coś takiego też jest. I z takimi rzeczami też się zdarzy się w życiu. Trzeba mieć pewien dystans do tego mieć, pewien dystans, nie wolno żadnego rewanżyzmu ani karania. Ja nie wiem, co tym ludzi powodowało. Czy ktoś ich namówił, czy oni odreagowali, nie wiem. Ale coś takiego też się zdarza w biznesie. I trzeba mieć do tego dystans mieć, dystans. Nie reagować natychmiast, to ja wam pokażę. No co ja miałem pokazywać, no co? Prawda? Proszę. Dzień dobry, Adrian Smolak. Panie prezesie, ja chciałem zapytać, jakie umiejętności, kompetencje mogą być przewagą Europejczyków w stosunku do naszych azjatyckich czy amerykańskich kolegów w świecie tak wielkiej konkurencji? Dziękuję. Ja wam powiem, że chodzi o biznes i życie w biznesie. W dalszym ciągu jest poważna różnica między Ameryką a Europą. Jest w mentalności, w sposobie w pewnych wypracowanych zasadach etyki zawodowej. Jest jednak, jest różnica na korzyść Ameryki. Jest. I Amerykanie przyjeżdżają do Europy, a nie mieli styczności z Europą. Oni to odczuwają, brakuje im czegoś, czego ciągle szukają, są czegoś niezadowoleni, a to marudzą, a to przesyłają jakieś raporty negatywne i tak dalej. I na pytanie wprost. Ja uważam, że my, jako pełnowartościowi, i tutaj zaznaczę to, pełnowartościowi członkowie Unii Europejskiej, myśmy nie powinni mieć żadnych kompleksów. Żadnych kompleksów. Ja uczestniczyłem w ściągnięciu do Polski, bo sam również jedno z zadań moich to było, duże korporacje amerykańskie. Ja przyjąłem Mariota Juniora, który przyjechał. Ja z Michałem Winą, która nie wzięła 15 lat na takim szkielecie na górę, bo tak sobie zażyczył. I zderzałem się z różnymi korporacjami. I w większości przypadków ten styk z polskim człowiekiem wychodził zadziwiająco dobrze. Inna sprawa, to był początek lat 90. Myśmy musieli zmienić system edukacji, myśmy budowali podwaliny, fundamenty gospodarki wolnorynkowej, myśmy się tego uczyli. Natomiast teraz, kiedy mamy świetnie wyedukowanych w takich uczelniach, jak jest ta, ludzi, mamy ludzi, którzy bywają na Zachodzie, którzy ocierają się o to, mamy ludzi, którzy pokończyli studia na Zachodzie, pracowali w różnych korporacjach, przyjechali do Polski, są szefami korporacji nie tylko w Polsce, na całą Europę. Takich przypadków jest bardzo dużo, że Polak zostaje szefem na całą Europę, a rozpoczął karierę od tego, że zaczął gdzieś tam w jakimś poziomie niedużym w Nowym Jorku w instytucji finansowej czy prawniczej, rozpoczął na niższym poziomie. Nagle firma koncern zdecydował się wejść do Polski. To co? Pierwszy rzut jego biorą, prawda? Bardzo szybko awansował na szefa i jest w tej chwili szefem na cały poważnej korporacji, na całą Europę. Żadnych kompleksów. Żadnych, ale to żadnych. Są, jak ja otworzyłem tę fabrykę telewizorów i wyjaśnili ten CKD. W tym czasie na jedną zmianę produkowano telewizorów 27 cali, 1350 na jedną zmianę. Myśmy byli w wysokości 370, w porywach 400. I ci pracownicy mówią tak, panie Mczycki, my mamy inną mentalność, oni mają skośne oczy, my nie mamy. Inną mentalność to w ogóle to nie da rady. My tego nie zrobimy. Wie pan, oni za garstkę ryżu zasuwają
to nie dla nas jest. 500 to jest góra, w ogóle pan zapomni, w ogóle tam jakieś 1300 będzie. I to się zakodowało u tych ludzi. Jeden mówi, drugi słucha i tak to się utrwala. Nawet się głupota będzie utrwala, o czym doskonale wiecie, bo mamy na co dzień coś takiego. I myślałem, co zrobić. Kazałem kupić taką tablicę olbrzymią, taką ze 3 razy większa niż ta tablica. Ta hala była olbrzymia, duża, więc trzeba było dużymi cyframi pisać. Usiedliśmy z mądrymi ludźmi, iśmy wyjaśnili incentive system, czyli zachęty, które musiały być tak namacalne i tak wiarygodne, że nawet prosty człowiek potrafił to zrozumieć. I tam było tak zrobione, że jeżeli dojdziemy do... Oni musieli swoim wysiłkiem dojść do 500. Ja 500, to ludzie się osiągnięcie 500. Ale 600, tyle pieniążków do kieszeni będzie. A 700, to tyle pieniążków do kieszeni. A 800, a 1300, to tyle. Ja mówię, zobaczyli nagle, te oczy się wielkie zrobiły. Poszedł do domu, pochwalił się mi sąsiad i wie, że możemy więcej kasy mieć. No i zaczęło to ruszać, prawda? I teraz, co to spowodowało? Że na linii, na czym to polega? Jest potencjometr, się przekręca, linia zajewania szybciej. Trzeba nieco szybciej wkładać te rzeczy, prawda? Montować, bo ona się przesuwa. No ale tak, jeden idzie na papierosa, co pół godziny wali na papierosa, drugi do toalety lata, trzeci do media i teraz ciągle na coś czekali, prawda? I teraz ta grupa ludzi w większości na tej linii zaczęła wyrzucać. Pisać petycje do kierownika zmiany, żeby ich wyrzucił do magazynu, bo oni się nie nadają i dobierali spośród siebie ludzi, którzy wytrzymują od przerwy do przerwy. I nagle okazało się, że minęło 6,5 miesiąca, mamy 1350 sztuk, jak w kolei. I nie trzeba było mówić, słuchajcie, macie skośno, czy nie macie skośno, a macie więcej kasy, macie więcej kasy. No i poszło, a najpierw mentalność nie pozwala. Ja mówię, jakie kompleksy macie? Z jakim sensem się różnią? Czym się różnicie, prawda? Jak ktoś wam powiedział, że oni inni są ludzie, to samo tutaj mamy zdolnych ludzi. Przecież zobaczcie, że w tej chwili, tylko my się nie potrafimy cieszyć tym, nie potrafimy o tym mówić. My przecież mamy ludzi, którzy urządzenia, wspaniała kreatywność wymyśla urządzenia, które są na Marsie w tym łaziku. Jedna z polskich firm, nieduża polska firma, to zrobiła najlepszy czytnik podczerwieni. Wiele jest takich rzeczy. Stąd myśmy wymyślili w Polskiej Radzie Nagrodę Polskiej Rady Biznesu w 3 kategoriach. Sukces, kreatywność i wrażliwość społeczna. Imieniem naszego kolegi, tym współzałożycielem Polskiej Rady Biznesu, Jan Wejcher, twórca telewizji TVN. I te jego cechy myśmy wzięli jako motto tej nagrody. I my nie przyznajemy ludziom biznesu z naszej organizacji, tylko my przyznajemy ludziom, którzy są niewidoczni. Przecież pierwszą nagrodę w sukcesie dostał, jak się nazywa firma kosmetyczna do dziewczyn? Inglot, proszę bardzo, Inglot. Kto wiedział, większość pytanych ludzi, jak TVN robił test, było przekonać, że to jest firma zagraniczna. Oni wszędzie są. Oni są wszędzie. Oni są wszędzie. I teraz to jest firma, która ma swoją siedzibę pod Przemyślem, a wszyscy to jest korporacja gigantyczna z Nowego Jorku. I myśmy go pokazali, ten jego sukces, wielki sukces, wspaniały sukces. To jest profesor Buchle, który jest otrzymał nagrodę w zeszłym roku, stworzył centra kardiologiczne, które fantastycznie funkcjonują i tam nie ma deficytu, tam nie ma zadłużenia i to działa, to się rozwija i opieka jest znakomita nad pacjentem i tak dalej. I celem jest kreowanie tej przedsiębiorczości polskiej, sukcesu naszego, końcem odpowiadania na kolegi pytanie, nie trzeba mieć żadnych kompleksów, ani w stosunku do Amerykanów, ani w stosunku do Europejczyków. Nie, trzeba Azjatów, nie. Trzeba szukać, jaka jest wspólna siła inercji, która wytworzy wartość dodaną. O, tego trzeba szukać w każdym przypadku, bo taka na pewno jest, na pewno taka jest.